czego mogą być dumni wszyscy Polacy? Z ochotniczych straży pożarnych. Ta strategiczna struktura jest znana ze skuteczności, ofiarności i pięknych tradycji. A wszystko to wykonuje społecznie i nieodpłatnie. Odwiedziliśmy z kamerą OSP w Osowcu na Opolszczyźnie, aby bliżej poznać dzielnych strażaków i ich sprzęt. Jesteśmy jednostką OSP zajmującą się ratownictwem wodnym, technicznym, jak i pożarowym. Obsługujemy tak samo Jezioro Srebrne, średnie i duże, gdzie też dosyć dużo turystów jeździ, różne rzeczy się wydarzają. Niestety dzieje się, dzieje, a strażacy z OSP Osowiec mają mnóstwo pracy. Jesteśmy jednostką działającą na terenie całego województwa. Wchodzimy w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tamtym roku wyjeżdżaliśmy 85 razy. W naszej gminie jest to największa liczba wyjazdów. Znajdujemy się też przy drodze krajowej 45, także działamy też w ratownictwie drogowym. Trzeba przyznać, że to mnóstwo pracy jak na jedną straż pożarną. Na szczęście ochotnicy mają czym wyjeżdżać na akcję. Remiza ma 4 garaże, a w nich ciekawe pojazdy. Na wyposażeniu posiadamy 4 samochody pożarnicze. Jest to jeden samochód lekki do ratownictwa wodnego i ratownictwa drogowego. W pierwszej bramie mamy samochód ratownictwa techniczno-wodnego do wypadków drogowych, do zdarzeń na wodzie, ciągnąc łódkę. Jest to Fiat Ducato z napędem 4x4. W drugiej bramie mamy Mana. On jest o ratownictwa pożarniczego, jak i technicznego. To najczęściej używany wóz strażacki w OSP Osowiec. Zabiera 6 strażaków oraz 3000 litrów wody. Ale to niewiele w stosunku do zbiornika kolejnego pojazdu. Trzecim samochodem, którym posiadamy, jest również MAN. To jest samochód ciężki. Na swoim wyposażeniu posiada 8000 litrów wody. Samochód ten zakupiliśmy z własnych środków, można powiedzieć. Przydaje się przy pożarach lasu. A w takich przypadkach liczy się każdy metr sześcienny wody. Dlatego jego załoga to tylko 3 ludzi. Czwarty samochód, jaki posiadamy, jest to Renault Trafic. W sumie to jest taki bus kwatermistrzowski. Jak widać, OSP Osowiec przygotowany jest na różne sytuacje, stosownie do okolicy, w której operuje. Ale nie tylko. W razie potrzeby OSP Osowiec jest wzywana do działań także w innych regionach. Jako jednostka włączona w krajowy system ratownictwa może być poproszona o pomoc także poza granicami powiatu. Wedle zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Strażacy z OSP Osowiec i ich sprzęt dają z siebie wszystko. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertruck, Opole, 14-16 lipca.